Po wysuszeniu serwetki ja wyjmuję tutaj właśnie szpilki i zdejmę parasolkę. To znaczy zdejmę tę serwetkę z parasolki. Wyjmuję wszystkie szpilki i pokażemy potem, co dalej się dzieje. Dalej muszę sobie przygotować stelaż, więc na początku zdejmuję materiał wierzchni z parasolki. Odcinam tutaj małymi nożycami tę końcówkę, bo ona tutaj jest przyszyta, jak widać, tak? I wszystkie 8 tych końcówek odcinamy. Można też użyć tu noża, bo tutaj jest tak przyszyte, ale lepiej nożycami, żeby nie uszkodzić. I mamy taką końcówkę, którą zdejmujemy. Tak? 8 takich końcóweczek. I wszystkie 8 w ten sposób proszę sobie zdjąć. Dalej mamy tutaj na drutach również takie haczyki metalowe. Je również należy odciąć. Ja ich nie będę wykorzystywała w dalszej części, ponieważ przyszyjemy sobie po prostu igłą, tak? Chociaż można by było ewentualnie je wykorzystać. Ale ja przyszyję igłą, więc wszystkie tutaj proszę sobie również odciąć, jeśli takie w Waszych parasolkach się znajdują. Na koniec jeszcze odcinam tutaj ten materiał, ponieważ nie mogę zdjąć tej końcówki, więc muszę tutaj odciąć. Tak się staram przy samym tutaj tym brzegu. Tu mi się też odcięło to niepotrzebnie. Trzeba więc na to zwrócić uwagę. Teraz biorę swoją robótkę i mam igłę i nitkę. I tutaj sobie tę nitkę mogę w ten sposób zrobić, żeby było szybciej. Zostawiam dłuższą końcówkę, bo tutaj zawiążę potem. Przekładam na okrętkę. O, wyciągnęła mi się. Może sobie będę przytrzymywać tu palcami.
I teraz zakładam tutaj. W ten sposób. I te końcówki i tak zawiążę, żeby właśnie wzmocnić, żeby mi się tutaj nie zsuwała ta moja robótka. Tutaj ściągam mocno. Żeby było ciasno. I zawiązuję na węzeł. Nitkę obcinam. I teraz będę tutaj przyszywać do końców tych. Najpierw muszę tak ułożyć, żeby właśnie mi pasowało. O. I teraz będę robić to w ten sposób. Przekładam tu igłę. Muszę mieć taką igłę, która będzie tutaj spokojnie przechodzić przez te otwory. Zostawiam też dłuższą końcówkę, ponieważ tutaj będę wiązała potem. I tutaj na górze przyszywam sobie do tego tę parasolkę. Tutaj, gdzie ona powinna być przyszyta, łapiemy w ten sposób od spodu. I tutaj za te trzy. I tu wkładam. I jeszcze raz od spodu. Teraz tutaj i jeszcze w tę stronę mogę. Może jeszcze raz. Więc kilka razy tutaj przeszywamy. Tutaj można jeszcze raz, ale mi się wydaje, że wystarczy. I teraz na koniec zawiązuję tutaj, tylko staram się, żeby ten węzełek wyszedł gdzieś tutaj z boku. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Zawiązujemy. Obcinamy nitkę. I nakładamy na drut. I tak samo robię z każdym drutem tutaj.
Zaczepiłam już wszystkie tutaj te końcówki i teraz mogę sobie powoli parasolkę rozłożyć. O. Pokażę za chwilę. Tutaj włożę w środek. Tak wygląda. Ale w tym momencie jeszcze tutaj w tym miejscu chciałabym ją przyszyć po to, żeby ona mi się tutaj nie przesuwała, ale musimy ją przyszyć tutaj w tym miejscu przed tymi właśnie drutami gdzieś tutaj, tak? Tu gdzie było przyszycie za pomocą tych końcówek. I tak samo jak poprzednio będę przyszywała tutaj właśnie w tym miejscu te druty, żeby mi się po prostu nie poruszały. I na koniec sobie zawiążemy, tak jak poprzednio. Kilka razy sobie przeciągnę nić. Jeszcze raz. I zawiązujemy na supełek. Tutaj już nie musi być tak ciasno. Zawiązamy. Chodzi o to, żeby nam się te druty nie przesuwały. I obcinamy nadmiar nitki i robimy tak samo ze wszystkimi tymi drutami. Przyszyłam już tutaj wszędzie, wszystkie te właśnie do wszystkich drutów i w ten sposób właśnie parasolka jest gotowa, tak wygląda. Myślę, że na pewno każda młoda dama ucieszy się bardzo z takiej parasolki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że każdemu udało się zrobić taką parasolkę i właśnie ją tutaj ze mną na stelażu umieścić.